To na szczęście tylko ćwiczenia. Przypominać o tym, jak należy zachowywać się nad wodą, jednak warto, bo lista rzeczy, o których powinniśmy pamiętać, chociaż nie jest długa, to i tak często zdarza nam się o tym zapomnieć. No na pewno, żeby jeżeli idziemy wypoczywać, kąpać się tylko w akwenach, które są dozorowane przez ratowników WOPR. Nigdy nie wchodzimy do wody, kiedy jesteśmy rozgrzani, trzeba schłodzić własne ciało. Nie wchodzimy zaraz po spożyciu posiłków, no i oczywiście nie wchodzimy do wody pod wpływem alkoholu. Niby proste, ale jak pokazuje życie, nie zawsze tych zasad przestrzegamy, a to może się skończyć tragicznie, dlatego przypominano o nich dziś w Parku Słupna w Mysłowicach. W tym momencie trzeba udrażnić drogi oddechowe, czyli odchylić głowę do tyłu. Przy udzielaniu pomocy najważniejsze jest bezpieczeństwo ratującego. Kluczowe jest także zwrócenie uwagi na zachowanie tonącego. Skręciliśmy kiedyś taki film i próbowaliśmy krzyczeć. W zasadzie to ten głos jest bardzo słabo słyszalny. Główna idea tonącego to oddech. Proszę spróbować sobie nawet w domu krzyknąć na wdechu. Ten głos jest takim milczącym, tak? Także jeżeli nie zauważymy tego wypadku, to ciężko będzie dosłyszeć gdzieś tam dużo dalej. Obserwowanie, czyli dorośli zwracają uwagę na swoje dzieciaki. Każda para oczu na jedną osobę to już jest bardzo dobrze. Warto o tym pamiętać. Tylko w lipcu w Polsce utonęło 69 osób.